Kolejne oddziały covidowe w szpitalu Żeromskiego. Rusza remont torowiska na Zakopiance. 500 000 000 zł na Igrzyska Europejskie. W tym żyje miasto. Iwona Sitnik-Kornecka. Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Na początek COVID-19 i rosnąca liczba hospitalizowanych. Szpital imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie tworzy kolejne oddziały covidowe kosztem oddziału zakaźnego, chorób wewnętrznych, a teraz także dermatologii. Wśród pacjentów najciężej chorych, wymagających wspomagania oddychania, prawie wszyscy są niezaszczepieni. Sytuacja covidowa, trzeba powiedzieć, że jest trudna i coraz trudniejsza. Mamy w tej chwili na 30 łóżkach covidowych dziecięcych 31 pacjentów. Mamy oddział zakaźny pełny i oddział, który utworzyliśmy jako oddział covidowy kosztem oddziału chorób wewnętrznych, również pełny. W sumie będziemy mieli 65 łóżek covidowych dla dorosłych, 30 łóżek covidowych dziecięcych, no i 6 łóżek covidowych intensywnej terapii. Wśród pacjentów ciężko chorych, tych, którzy wymagają wspomagania oddychania, pacjentów zaszczepionych praktycznie nie ma. Na pewno jest to ten moment, że trzeba myśleć o zwiększeniu ilości łóżek. I to nie na zasadzie takiej, że jeden szpital zwiększy o 5, czy o 10, czy o tyle, ile może, tylko trzeba stworzyć system, który pozwoli na hospitalizację pacjentów z COVID-em. Kraków uzależnia współorganizację igrzysk od rządowych gwarancji finansowych wspierających sportowy i inwestycyjny rozwój miasta. W Warszawie trwają kolejne rozmowy na ten temat. Jeżeli negocjacje zakończą się pomyślnie, przed świętami Bożego Narodzenia poznamy decyzję. Została już przez Sejm przyjęta ustawa. Ta ustawa jest absolutnym konkretem, dlatego że ona po pierwsze przewiduje konkretne rozwiązania. Daje także upoważnienia dla dwóch ministrów, ministra infrastruktury, ministra sportu, do przyjęcia programów finansowych. No nie ukrywam, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych rozmów, choć chcę jasno podkreślić, że dopóki te rozporządzenia nie przyjmą formy skrystalizowanej, to oczywiście miasto nie podpisze deklaracji host city. Pewne są inwestycje sportowe, przy czym chcę powiedzieć, że są inwestycje, które pozostaną z nami. To znaczy, to nie jest tak, że one zostaną skonsumowane tylko przy okazji tych igrzysk, ale po prostu pozostaną. Będziemy z nich mogli korzystać. Natomiast rozmawiamy o inwestycjach infrastrukturalnych. Z inwestycjami infrastrukturalnymi jest zawsze ten problem, że one mają swój czas. One muszą przebiegać tyle, ile przebiegają od projektu, uzyskania wszystkich pozwoleń, poprzez wyłonienie wykonawcy i realizację. Rząd stawia bardzo jasny warunek, to mają być inwestycje infrastrukturalne, które zostaną ukończone 30 maja roku 2023. W sobotę 27 listopada rozpoczyna się remont torowiska wzdłuż ulicy Zakopiańskiej, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Na odcinku pomiędzy pętlą w Łagiewnikach a pętlą w Borku Fałęckim będzie jeździć komunikacja zastępcza. Do końca marca będziemy wymieniali szyny, podkłady i przewody zasilające tramwaje na odcinku między Łagiewnikami a pętlą w Borku oraz będziemy remontować pętlę w Borku w zakresie wymiany zwrotnic, szlifowania torów. Te prace będą trwały kilka miesięcy. W tym czasie na ulicy Zakopiańskiej zostaną zgodnie z informacjami, z sugestiami od miejskiego inżyniera ruchu wyznaczone bus pasy na całej długości. Zewnętrzne pasy na każdej z jezdni będą przeznaczone dla autobusów, wewnętrzne dla kierujących samochodami. Na razie nie będzie zmian dla kierowców wyjeżdżających z ulic Poprzecznych. Efektem tego remontu będzie to, że pasażerowie otrzymają wygodniejsze torowisko, które będzie cichsze, na którym będzie mniej trzęsło i torowisko, które nie będzie podatne na awarie. Dzięki temu na całej długości ulicy Zakopiańskiej będziemy mieli nowe torowisko w tym standardzie, w którym mamy na odcinku, który przebudowała trasa łagiewnicka. Prace remontowe także na ulicy Marii Konopnickiej między rzeką Wilgą a Rondem Matecznego. Tu drogowcy pracują całą dobę, tak więc cały remont będzie trwał jedynie 6 dni. Pierwsza część prac za nami. Utrudnienia na tym odcinku Konopnickiej czekają Was jeszcze w dniach od 1 do 4 grudnia. Prace pierwotnie planowaliśmy realizować tylko nocami, natomiast po naradzie z wykonawcą, po analizie prognoz pogody, po analizie technologii, którą mamy zastosować, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie prowadzić te prace całą dobę. Dzięki temu zrealizujemy je w ciągu 6 dni, a nie do połowy miesiąca i będziemy mieli większą pewność co do jakości wykonanych robót, co do trwałości ułożonego asfaltu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
taka organizacja robót będzie uciążliwością dla kierujących, natomiast wspólnie z wykonawcą dołożymy wszelkich starań, by prace były prowadzone w taki sposób, by w miarę możliwości te uciążliwości minimalizować. Miejskie zagajniki teraz w serwisie. Dwa pierwsze powstały między ulicą Armii Krajowej a Juliusza Lea oraz w Parku Krowoderskim, między stacją benzynową a ulicą Łokietka. Dlaczego to takie ważne? Posłuchajcie. Sadzimy tutaj drzewa jak w lesie, bardzo gęsto, na niewielkiej powierzchni, bo na powierzchni nie przekraczającej 2 arów posadzimy 150 drzew. W przyszłości stworzą one wielopiętrowe zadrzewienie, przypominające las. Górne piętro będą tworzyły lipy, dęby, miejscami wiązy i klony jawory. To piętro drugie będą tworzyły buki i graby, a to piętro takie podszytowe na samym dole będzie tworzył cis łącznie z tarniną. Miło, że po prostu pomogło się przy tym, że to wyrośnie i to będzie takie, że własnymi rękami to pomogliśmy to zrobić. Będą wspomnienia, wiadomo, że tutaj się kopało, chodziło do tej szkoły, no i że piękne drzewa wyrosną. Takie działanie będziemy mogli spotkać i w parkach, na skwerach, w pasach drogowych, ale w centrum miasta, w miejscach mocno zurbanizowanych, gdzie ta bioróżnorodność, takie urozmaicenie siedliskowe, krajobrazowe również jest bardzo potrzebne i ważne. Krakowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zmienia adres i będzie współpracował z Urzędem Miasta. 30 już finał zaplanowany został na koniec stycznia, a pieniądze zbierane będą na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. Dostaliśmy tutaj ogromną gościnę i cieszymy się niezmiernie, że w tak pięknym miejscu będzie zlokalizowany sztab. Dodatkowo działa jeszcze z nami Muzeum Krakowa, w rewelacyjny sposób inne jednostki miejskie, które bardzo mocno przyłączają się do organizacji 30. finału WOŚP. Sztab przybył do Urzędu Miasta Krakowa w sposób naturalny. Przez wiele lat bardzo mocno Urząd Miasta Krakowa wspierał działania sztabu. Główna zbiórka 30. finału WOŚP to oczywiście 30 stycznia przyszłego roku. Aczkolwiek Wielką Orkiestrę będzie można wesprzeć już wcześniej za pomocą 3 dróg. Raz, skarbony stacjonarne, które pojawiają się już w wielu punktach w Krakowie. Czy to sklepy, punkty usługowe, instytucje, także miejskie. To także wszelkie zbiórki internetowe, w szczególności e-skarbonka, która już ruszy kilka tygodni przed finałem. Z początkiem grudnia startują także rewelacyjne aukcje internetowe, na których będzie można oczywiście zakupić rewelacyjne rzeczy zarówno od krakowian, jak i od firm, które tutaj funkcjonują, także z wielu instytucji krakowskich tam się pojawią. Kolejny klub rodzica otwarty, tym razem w Bieńczycach przy ulicy Fatimskiej. Kluby rodzica to miejsca, w których mieszkańcy mogą się spotykać, dzielić doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także szukać rozwiązania problemów związanych z wychowaniem dzieci i tworzyć nieformalne grupy wsparcia. Kluby rodzica działają w każdej dzielnicy miasta. W sumie jest ich 44. Szczegóły dotyczące zajęć i spotkań organizowanych w każdym z nich znajdziecie na stronie www.kkr-krakow.pl w zakładce Kluby Rodziców. Światowej sławy pisarz, a przy tym człowiek z ogromnym poczuciem humoru, ciekawością świata i nieograniczoną wyobraźnią. Stanisław Lem. Od niedawna także patron szkoły podstawowej nr 134 w Krakowie. Jest to niezwykły patron, człowiek rozpoznawalny w każdym miejscu na świecie. I wspaniały człowiek, i znakomity prozaik, ale również ten nasz tutaj, miejscowy, nasz patriotyzm lokalny. I wydaje mi się, że to jest najlepsze, co mogliśmy zrobić. Uhonorować mieszkańca naszej dzielnicy tytułem patrona naszej szkoły. Czytaliśmy bajki robotów, mieliśmy jako lekturę szkolną i też omawialiśmy z paniami i dowiedzieliśmy się dużo o jego
literaturze i o jego twórczości. Stanisław Lem był mieszkańcem, sąsiadem niemalże szkoły, więc to wspaniała rzecz i myślę, że zaprzyjaźni uczniów z literaturą Lema, ale też pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć wyobraźnię, bo któż inny jak właśnie Stanisław Lem i wyobraźnię i fantazję młodych ludzi. Kończymy serwis informacyjny zaproszeniem na trwający już jarmark bożonarodzeniowy i sobotnie zapalenie choinki w Rynku Głównym, połączone z koncertem Antka Smykiewicza i Roberta Sadowskiego. Początek o 16:30, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.